No cześć, tutaj Indie Warcraft, zapraszam was na ostatnią, bonusową bym powiedział, serię z Warcrafta. Będzie to dodatkowa kampania, która nazywa się Założenie Durotaru. Jak tutaj widzicie, dodatkowa kampania, dokładnie tak, oczywiście poziom cały czas wysoki, rozdział pierwszy, jedziemy. Groźne ziemie. Go, go. Po bitwie o górę Hyjal Thrall poprowadził hordę na pustkowia centralnego Kalimdoru, gdzie orkowie wreszcie wolni od demonicznej niewoli chcą założyć nową ojczyznę. Gdzie to zawsze mają problemy z ojczyzną? Osiedlili się na trudnym terenie w pobliżu wschodniego wybrzeża kontynentu, a swe nowe państwo nazwali Durotar, na cześć bohaterskiego ojca Thralla. O, jest muzyczka. Ta taka Błąkałem bardziej znana. Się samotnie przez wiele lat, Miszo. Czasem jednak nawet mnie męczy brak towarzystwa. Masz ty wiedzieć, Kościu, po co ci towarzystwo? Obserwowałem inne rasy, ich kłótnie i ich bezwzględność. Prowadzone przez nich wojny szkodzą tylko ziemi i niszczą żyjące na niej istoty. No, gość z dwoma toporami większymi niż niedźwiedź, bym powiedział, jest pacyfistą. Nie uciekają się do podstępu. Aha, tak, zwierzęta podstęp, nigdy. Na wątrz? Chodźcie tu, kundle. Posmakujcie mogwinowego topora. Nie będziesz sam w tej walce, nieznajomy. No i to teraz się sam dołącza do tych, którzy niszczą tę ziemię, ten Raxar. Bez sensu. O, zginął. Przeklęci. Tchórze. Rozpłatano cię. Niewiele mogę zrobić, aby uśmierzyć twój ból. Dobiję go? Wiem. To by była dobra śmierć, gdyby nie to, że zawiodłem. Wstawaj! Zawiodłeś. Miałem dostarczyć wyjątkowo ważny raport wodzowi z krain na dole, ale teraz... Dawaj! Teraz my przejmujemy. Zawiodłem go i utraciłem swój honor. Dostarczę tę wiadomość. W imię honoru wykonam twoją misję. O, nie a trzeba było. Gość, wojowniku, dziękuję ci. Odszukaj miasto Orgrimmar. Znajdź w nim Thralla. Powiedz mu, że... No, jak zwykle. Szybko spotkał się z duchami swych przodków, wojowniku. Ale po śmierci nie ma niczego. Widzisz, Miszo. Chyba jednak napotkamy jakąś cywilizację. My to też mamy fajnie, gadamy z niedźwiedziem. Misia! Siema, Misia! Dobra. Jest wszystko dobrze, działa. Dostarcz Thrallowi raport Mugrina. No to jedziemy, dostarczamy raport. Nie wiem w sumie, z którym mam za bardzo iść. Ty, chyba na dobrą stronę poszedłem. A myślałem, że to jest jakiś sekret, nie? Spojrzę sobie na sekret. Chwila, wskazówka. Po śmierci twój bohater zostanie automatycznie ożywiony przy jednej z takich skał ożywiania. Ej, chwila. Wskazówka. Jest ich wiele, ale w danym momencie aktywna może być tylko jedna, aby aktywować skały ożywiania, zbliż się do niej i nie odchodź, dopóki nie zaczną błyszczeć jej runiczne inskrypcje. Dobra. Wędruję spoko. Samotnie. Tutaj nic nie ma, serio? Aha, tutaj patrzyliśmy na krajobrazik. Dobra, to sorry. Serio, to nic nie ma? Instynkt. No nic, trudno. To jedziemy dalej. No i tak, mamy przywołanie Miszy, przywołanie Kolco Bestii. Misza, no już jest przywołana, więc nie trzeba przywoływać. Tutaj jest raport Mugrina z jakimś nożem i krzyżykiem. Ej, to jest ta nasza skała, tak? Ale ona już się świeci, więc to chyba znaczy, że działa. Kolco Bestia. O, jacie. A potem nawet bestie kodo. Nie, dziki tabun będziemy. Myślałem, że bestie kodo będę mógł przywołać. No dobra, tutaj idzie easy. Nowy Misza. Go, Misza. Dobra, podoba mi się. Mamy niedźwiedzia. Już jest nazwany, więc nie możemy dać jakiejś specjalnej nazwy naszemu niedźwiedziowi, typu, nie wiem, kulchną łapy czy coś takiego. A nie, to samica jest, samica niedźwiedź, to nieważne. Dobra, to może kolco bestie, zaszalejmy. Pójdźmy w te efekty. Ale kolco bestia już znika, już nie jest tak fajnie. Dobra. Misia, ziej! Misia! No ładnie, a ten ma też obrażenia takie, o, pierwszy poziom, ale ma obrażenia niezłe. Dobrze, dobrze. Aha, to mamy odszukać wioskę, która już jest odszukana z tego, co widzę. Pełny sens. Chwila, ja będę tak z nimi walczyć bez końca, bo mam wrażenie, że oni się pojawiają cały czas. Dobra, Vinci i Kolco Bestii. Ale je widzę, że mogą mieć dwie kolce. A nie, to wolno znika. No
dobrze, dobrze. 70 sekund. Misia, misia, dawaj, dawaj. Mam wrażenie, że oni się na stop pojawiają. Ej, ale zobaczmy, może tutaj nie ma jakiegoś przedmiotu, ale chyba nie ma. No to bez sensu trochę tutaj. O, dobra. Jest mikstura uzupełnienia. Ej, muzyka jest chyba z jakiegoś... Ja znam tę muzykę. Łowy rozpoczęte. Jakaś taka Warcraftowa. Prowadzi mnie instynkt. Łowy rozpoczęte. Tutaj nic nie ma, szukam. No to idziemy w te kolce bestie. To nic, to jest dobra decyzja. O, 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 nie leczonko, dobrze. Ej, mogę mieć tylko dwie kolce bestie? Kurde, chwila, bo mi się tu majta wszystko. Runomanie, super. Oj, powinienem przyzwać Misza, a dopiero potem wziąć runę, nieważne. Już mnie hejtują tam w komentarzach, ja to czuję na YouTubie. Oj, siła, ogra plus 3. Warto było. Dobra, idziemy do tego czerwonego wodza orków, który ma wizję. Dobra, nie podskakuj. Raz się ciepłym młotem i niedźwiedziem poprawię. Mam niedźwiedzia i nie zawaham się go użyć. O, właśnie, już. Wędruję samotnie. Skończyło się korzystać. Ale ty, ale chwila. Nasze ścieżki. Jaki strażnik puści niedźwiedzia i za nim na zasadzie takiego guźdźca z kolcami. No, 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 no proszę was. To jest w ogóle za... O, 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 skrzynki. Aha, już, już pogadane, tak? O, mamy tutaj bez... Uuu, tu są przedmioty. Jest ją! Miasto wojowników. Nie widziałem niczego podobnego od wielu lat. Trzymaj się blisko mnie. Umocnić te podpory. Gdy wzmogą się wiatry, to dachy po prostu odlecą. Tak jest. Wodzu, przybywam dostarczyć ci tę wiadomość. Dawaj, gadaj. Jak fajnie podbiegł. Jak wszedłeś w jej posiadanie? Gdzie jest Moglin? Zginął w głuszy. Pod gruszą. Ostatnim jego życzeniem było, abyś dostał ten raport. Kim jesteś, wojowniku? Nazywam się Rexar i jestem ostatnim synem rodu Mokna-Tal. Mokna-Tal. Wiele o was słyszałem. W waszych żyłach płynie krew tak orków, jak i ogrów. Ohoho. To zaszczyt poznać jednego z was. To królestwo Durotar. Stworzyliśmy dla wszystkich nam podobnych, Rexarze. Chcę, aby był to dom zarówno dla ciebie, jak i dla mnie. No tak od razu go przyjęli? Przyjmij naszą gościnę. Nawet nie poszli na jakiegoś kebaba, czy co tam ogry jedzą i orki, na pewno wiecie. Być może zbyt długo żyłem na pustkowiach. Dziękuję ci za twą wspaniałomyślną ofertę, trawy. Panie, da się wyściskają? Ale muszę zapracować na wasz szacunek. Co mam robić? Na kolana! Tworzenie państwa to trudne zadanie. Całuj stopę wilka. Łapy, łapy. Przydałaby się twoja pomoc. Porozmawiaj z nimi. Wskażą ci właściwą ścieżkę. Aha, będziemy chłopcy na posyłki. Oto Rokan, o, hello. Z plemienia Mrocznej Włóczni. Jeden z moich najlepszych. Nie, to żaba. Budowców. Jak leci? No, o, panie, ten jaki ma oczy. Wypłoszę ich. Piękny jest. O, dobra, on stoi tam wyżej. Chwila, chwila, chwila. Będziemy, będziemy rozwiązywać problemy. O, po założeniu zwiększa, ale czemu to kosztuje 7500 złocisza? No to kochany, to mnie stać co najwyżej na kafarsiłek, który jest w ogóle jakimś żartem. To już by było lepsze. Ile to kosztuje? Ja tyle pieniędzy zarobię tutaj? W tej misji? Poważnie? Czy to jakieś trollololo? O, jacie, mamy tu ciekawe rzeczy. W ogóle co to jest za cudak? Zobaczmy. Zwinność podstawowy współczynnik, ma uzdrawiającą falę, to jest mega rzecz. Jego ma mało punktów życia w ogóle. To nie dziwota, że może uzdrawiać. Dobra, pójdźmy najpierw do Drektara. Ma 10 poziom i potrzebuje naszej pomocy, nie? A my mamy pierwszy i mamy misia. No to typowa osoba, której możemy pomóc. Jesteś jednym z Mokna-Tal. Nazywam się Drektar i walczyłem niegdyś wspólnie ze starszymi twego klanu w Draenorze. Jeśli chcesz mi pomóc, to mam dla ciebie proste zadanie. Dawaj.
Przygotowuję tu specjalną miksturę, która wesprze naszych wojowników. Brakuje mi jednak jej kluczowego składnika. Akurat tego? Ziela, które znaleźć można jedynie w dolinie Gór Grzmotu. Zwykle sam szukam potrzebnych mi ziół. Teraz jednak po okolicy rozlazły się wyjątkowo agresywne jaszczury gromów. Potrzeba mi 6 buszli tego ziela. Jeśli mi je przyniesiesz, to nie ominie cię nagroda. Dobra, lubię tego gościa. Fajny jest. Nie można go zaatakować. Jego chatki też nie można zaatakować. Tak, w ogóle jakbyśmy przypadkiem teraz zaatakowali, by się rzucili na nas. To też mogły być problemy. Zbieś 6 buszli lśniącego ziela, wróć do Drektara. No to mamy zadanie. Ej, a chwila, może ja wezmę wszystkie zadania od razu, to będzie tak żwawiej. Dobra, damy radę. O, tu jakieś skrzynki mają, skrzynki możemy... klatki, tfu. Czemu tak się mi mieli dzisiaj wszystko? Dobra, co ten ma do powiedzenia? Witaj, wojowniku. Nazywam się Nazgrel i jestem kapitanem sił bezpieczeństwa naszego wodza. Mieliśmy tu ostatnio problemy z miejscowymi zwierzętami, które atakują nasze ziemię. Czy możesz nam pomóc w tej sprawie? Nie, nara. Harpie z północnych wzgórz od wielu tygodni napadają cholerne harpie. Karawany. Gdyby udało ci się odnaleźć ich siedzibę i no wiem, o czym mówisz, ja też mam z nim kłopot. To nie ominie cię nagroda. O, już to słyszeliśmy? Dobra, spoko, harpije. Ale ja mam sobie nająć... Co? Ja to mam nająć? 1754... Uwolnij mą siłę. Zadanie na moją kieszeń. Wędruję samotnie. Don't worry. Ej, chwila, bo tu jeszcze jeden. Wybuchający. Tralu dostępnił Raxarowi miejsce, w którym możemy przechowywać nadmiarowe nasze przedmioty. Ścieżki. O, mamy skrytkę jakąś. Nowy, co? Jestem Gazlo, naczelny inżynier w tej okolicy. O, witam kolegę po fachu. Dość gadania, mamy robotę. Wraz z moimi chłopcami drążymy tunele pod miastem w poszukiwaniu podziemnych studni. I przypadkiem natknęliśmy się na jamę pełną koboldów. Te małe pokurcze. Nie, ja tam nie wchodzę, sorry. Teraz po naszych nie ma opcji. Musisz zamknąć je z powrotem w dziurze, z której. Przecież ty możesz się wysadzić i sam zamknąć tą dziurę. Wejście do podziemi poza miastem. Moi chłopcy powiedzą ci co i jak. I teraz najgorsza decyzja. Aha, dobra. Zapuść się w goblińskie tunele pod Orym. Zniszcz podpory. O, to jest nasza, ta, skrytka. Dobra, spoko. No ale póki co to nie ma nawet co. Ej, dobra, to ja może pójdę najpierw... Uwolnij mą siłę. Ja wiem. Boże, ona ma 10 poziom. Musisz zniszczyć harpię. Dobra. O, pieniądze. Dobra, jaką karawanę? Halo, jaka karawana? Nie, dobra, nic nie ściga. Dobra, zobaczmy co mamy. Naucz się przekleństwa. Zmienia jednostkę wroga w losowo wybrane stworzenie, uniemożliwiając korzystanie ze specjalnych zdolności. Nieruchomy wężowy znak, który chyba może atakować. Okej, okay, wężowe znaki. Premia do współczynnika zapewnia trwałą premię do zmiany inteligencji i siły. Niezłe to się wydaje. A duch wudu? Tworzy rój wściekłych duchów, które wysysają energię życia pobliskich jednostek wroga. Wysoną energię magazynują, wracają do ruchana, przewracają punkty z życia, które stracił. Jakieś duchy by nie wiem. Lub skuty. Żeby tam pójść, to podobno mamy iść inną drogą. Kolce. Nadziejmy na nie przeciwników. O nie, już są harpie. No oczywiście, że nie mam teraz co zrobić. Ej, ja... O, fuck, ja przypadkiem dodałem współczynnik. O nie, no dobra, wszystko było z zamiarami zrobione. Jesus, co ja zrobiłem? O, pieniądze! Macie, jeżo zwierza, kolco zwierza. Ej, może uda się nazbierać tych pieniędzy? Zobaczymy. Dobra, ty uzdrawiaj. O, nawet poszło. Prowadzi mnie instynkt. Fajnie. Nasze ścieżki. Ej, ale jak tam jest 10 poziom, to my damy z nim radę? Nie no, w sumie bohaterowie to chyba są wystarczająco silni. Ej, wydaje mi się, że ja mogę tylko 2 te dziki mieć. Kolco bestie. Ale nie jest napisane. Co mnie czeka? Dobrze. Nasze ścieżki zbierają. Brawurowo. Szybko idę przez tę kampanię. O nie. Nasze ścieżki zbiegają. Sprawdźmy. A nie, mogę mieć 3, czyli mogę mieć nieskończoność chyba. Co mnie czeka? Tak mi się wydaje. Wypłoszę ich.
Nic mi tutaj nie ginie, dobrze. Ty, misiek, dawaj, zajmij się czymś. Miozg. Ej, co tak mało punktów życia mają te chłopie? 147? Jakoś tak wyliczone? Prowadzi mnie instynkt. To masz 420, to 147, o co tu chodzi w ogóle? O nie, mogą nas uśpić. Nasze ścieżki zbiegają. Jak tutaj mi się ci idzie, dobrze, dobrze. No, ciepnij go, dobrze. Dobra, zaraz będzie ta duża. O, księga doświadczenia, mega. O, wow, było warto. Ile dostanie expa? O, i młota. Ale mam mało many. Nie no, muszę młota, żeby zniszczyć te harpie. Ty, fajne są te domki, dawaj. Te sekrety, te odkryte sekrety. Kampania nie ma dla nas tajemnic. Dodatkowa kampania. To się dzieje z tego, co wiem, po oczywiście tej akcji ze z próbą zniszczenia drzewa świata przez Archimonda. Czyli tak jakby po... No po... Po podstawowej części z Warcrafta. W komentarzach będziemy rewant, podejrzewam, korygować. Bo jest specmajsterem od historii Warcraftowych i Starcraftowych. Co to jest tutaj? Mogę się dostać? Inteligencja. Nie, dobra, to potem tam pójdę. Ej, panie, dużo tego jest, naprawdę. Zaczynam wątpić. Powodzenie. O, ja cię. Jezu. Dobra, trzeba celować w tą. Mikro! Ty niedźwiedź, ty znowu nie niszczysz tego, co masz niszczyć. Dobra, mnie zgunia. Chyba teraz ta... A, ona jest sama! Dobra, jak jest sama, to damy radę, myślę. Runa mamy, o, jak znalazł. Głupioś zrobił, przychodząc tu. Pozdro, poćwicz. I nie pozwolimy się wypędzić z naszej ziemi. Blood Feather. A kto mówi o wypędzaniu? Cioku napije. Ja was tu po prostu pogrzebię. O, wow. Samotnie. Nasze ścieżki. Okej, okay, czasem i córkę. Czato prowadzi mnie. Okej, dobra, to taka nie byle jaka harpia jest, widzę. O, miazgunia. Ale dobra, po tysięca. Serce blutwe. O, dobra. To Nazgarela, tak? Do tego wilczego. Wędruję. Wracamy zaraz. Chytry Rexar już zebrał złoto. No to wracamy. Weź, gościu, daj nam tutaj jakieś, nie wiem, miliony monet czy coś. Jeszcze tutaj by się przydało zajść. O, może tu? A nie, to będzie chyba do jakiejś dalszej misji, mam wrażenie. Wypłoszę ich. Dobrze. No długa. Ten w ogóle jest obity, już mu krwawi. Ty, ostatni z tego tam mieszanego rodu ogrów i orków. 220 punktów życia. Jakby przypadkiem ten niedźwiedź na niego przewrócił, to jest po całym rodzie. Macie? Po całym rodzie. Misza nawet go może zjeść. Znalazłem trop. Kto potem przyczaruje Miszę? Ty, jakie to serce jest. Ile to? Ile? Zwiększa zwinność bohatera o 10? Ej, ja tego nie oddaję, chrzanie, to ja to zabieram, chyba. Wypłoszę ich. Ty, no nie muszę chyba oddać tego, co? Samotnie. Ty, muszę. Ej, to jest fajne, to dobry przedmiot. Rozpoczęte. Nawet sprzedać już dobrze. O, prowadzi, mam prawie 1000 złota. Karawany wreszcie są bezpieczne. Doskonała robota, wojowniku. Nie ma problemu. Udaj się w dół tej ścieżki do zbrojowni. Powiedz, że cię przysyłam. Jasne. Dostaniesz kilka egzotycznych przedmiotów. To jest zbrojownia? A nie, tu. To jest zbrojownia? A, dobra, to faktycznie jest zbrojownia. Dawać. Ich. Give me. Czeka. Ty, coś tu miało być. Jak to dostanę? Aha, wybierz nagrodę jest. Ty, mam trzy rzeczy do wyboru, dobra. Rękawica ognistej dłoni, klasę pancerza o 5, szybkość ataku 20, zmniejsza obrażenia zadawane przez wrogi ostrzał o 70% oraz zwiększa klasę pancerza o 5, zwiększa właściwości obrony pobliskich jednostek o 1, a klasę pancerza bohatera o 7. Wow, to się wydaje po prostu przekozackie. Arkanitowa tarcza. No ale to też jest fajne. Ognista dłoń. Nie, no dobra, to mi się wydaje aż za dobre. Oj, dopiero teraz na misję zaliczyło.
Nie no, proszę was, 70% to się wydaje po prostu imba. Wytropię ich. Dobra. Teraz tak, gdzie idziemy? Zrób to co... Aha, no. Spełnij prośbę, zrób to co ci kazał, rozwiąż problem. Uwolnij. Mówię, no, chłopiec na posyłki, nie? Wierzymy. Co tu się dzieje? O, centaury, dobra. Nie no, zobaczcie, teraz prawie z zasięgowego ataku nic mu nie robią. Przynajmniej tak sobie wmawiam, nie? O nie, odrodził się. Dobra, leczymy. Ej, faktycznie, zostało nam to serce. Dobrze. Co mnie czeka? Czyli teraz będziemy się zapuszczać w jakieś... No serio? To mi się tyle czasu odradza. Ten też w ogóle jakiś ma magi... No bez jaj. Aha, może ich mag może mnie... Może odradzać. Ej, co to jest? Tych halo... Halo? Coś jest tutaj dziwnego, albo ja nie wiem o co chodzi. Nie, pewnie czarnoksiężnik może odradzać własne centaury, nie? Tak zakładam, że jest. Znalazłem trop. Spryciarz ze mnie. Instynkt. Dedukcja na poziomie nasze progamera. Zbiegają się. Tutaj też coś mamy. Będę czarny. Leczymy, leczymy. Nie martw się. Tam w ogóle ma taką. Kto szybciej atakuje? Raz. No to w sumie podobna prędkość ataku tych bohaterów. Nieważne. Nie, ale on powinien mieć tę zwinność, bo tutaj jest siła podstawowym atrybutem, czyli nie zwiększałoby mu no, obrażeń. Tak. Wszystko ma sens. Taki dobry gość, taki dobry. Co mnie czeka? Jazda. W te centaury. Już mamy ponad 1000 złota. Korona królów już niebawem będzie. O, runa szybkości. Taki szybki. Ale chyba nie przyspiesza nam szybkości atakowania. Serio, to nic nie było? Tylko ta runa? No naprawdę, się przydała. Łowy rozpoczęte. Możemy szybciej zginąć od kolejnych jednostek. Dawać, zajumać złoto. Nasze ścieżki zbiegają się. I tutaj też coś mamy. Czarownik, trzeba tego czarownika dojechać. Będę czarował. Dojeżdżamy czarownika. On wskrzesza, a wisior energii, fajnie. To najbardziej tutaj czaruje. W sumie ten wariat. Jemu damy. O, level. Nie. Zdecydowanie wąż się nam bardziej przyda. To zamienianie przeciwnika w zwierzę się wydaje średnie, ale może się mylę, może się mylę. Może to jest najlepszy. Dobra, tu nic nie ma chyba. Tu też nic. Rozbudowana mapa, panie. Komuś tak, wiecie, ktoś to już zrobili tę kampanię Frozen Tron całą, myślę sobie, a walniemy dodatkową kampanię rozbudowaną. Nieważne, że gra by się sprzedała w niesamowitym nakładzie. Jeszcze dawać, opowiadać historię. Runa szybkości, nice. Dobrze, tam jest wejście, ale jeszcze się rozejrzymy minimalnie. Nie wiem, czy powinienem w sumie. Wędruję samotnie. Czy cokolwiek jest tutaj do znalezienia? Znalazłem trop. Ty bez jaj. Teraz nic nie ma. Nasze o, może tutaj na dole? Jakiś sekret? Sekrecik? Łowy rozpoczęte. Chociaż najmniejszy? Wędruję niestety samotnie. Albo tutaj? Nie, dobra, prowadzi bez sensu. Dobra, chyba idę tam. O, tutaj też nic nie ma. No serio? Łowy to nic nie było totalnie? Nic, nul? Niż? Nasze ścieżki zbiegają. Tu też się. Nic. Dobra, no. o, tu się mogę ożywiać, to ważne w sumie. Serio, nie zauważyłem tego? A, i teraz to się jakoś tam aktywuje, tak? Już się aktywowało, dobra. Skumałem. Ej, ta runa szybkości nie działa. Wypłoszę ich. O. Przekroczenie błyszczącej linii przemości twoich bohaterów na nowy obszar. Najemnicy i jednostki przywołane pozostaną na starym terenie, czekając na twój powrót. Rozpoczęte. Czyli misja nie wejdzie. Chyba. A, i nowy rozdział, tak jakby. W poszukiwaniu źródeł wody dla miasta gobliny zryły na wiele metrów ziemię pod Ogrimmarem. To doskonali górnicy, wydaje się jednak, że tym razem zapomnieli o konsekwencjach przerzucania tak wielkich mas ziemi. No i wbijamy w tunele z goblinami. Hello? Wytropię. Dobra, ciekawie. O, siema. Prowadzi mnie. Inżynierowie. Kazlu wspominał, że przyśle kawał osiłka. Macie jakiś plan? Wszystko w powietrzu. Oczywiście! Gdyby udało ci się umożliwić nam dotarcie do jednej z podpór tunelu, to wysadzimy ją, a strop zawali się tym potworkom na głowy, rozwiązując nasz problem. Wysadzić w powietrze. Z
Znalazłem trop. Zniszczone podpory 0-3, okej. Okay, prowadzi okay, okay. mnie instynkt. Rozumiesz, najpierw... O, zarzewiały ki... Co robi Kilof? Tym ciężkim... Oskardem? Można się posługiwać w walce. Zwiększa on obrażenia zadawane atakiem bohatera o 1 i zapewnia 15% szansy na ogłuszenie w ogro. Co mnie czeka? Ogłuszenie. Nice. Zwierzyna jest blisko. Użyteczne, nie powiem. Nie, nie... O, ostrze zabójcy. Premie plus 5 do obrażeń zadawanych atakami bohatera. Ponadto ataki bohatera będą co sekundę spowalniać... co sekundę powodować 4 punkty obrażeń na sekundę i spowalniać szybkość ataku i ruchu. Nie, takie... Wydawało się fajne, nie? No tak to jest, jak się patrzy tylko na cenę. Dobra, idziemy w dół. Siema. Nasze ścieżki. Misia! Go! Przyzywam cię. Ej, była tutaj mana? Była. Mi się przydała, no ale zakładam, że może nam wyrzucą tę manę. Nasze ścieżki zbiegają się. No nie mają zwykłego normalnego ataku. O, no a propos many, no mówiłem, nie? Już mam hacking odpalony, już wszystko wiedziałem. Wędruję samotnie. Uwolnij mą siłę. No to ciśniemy. Ty, jakieś kolory mają inne te bestie tutaj. To przez te światło, czy co? Prowadzi mnie instynkt. Runa szybkości, najmniej chyba przydatna ze wszystkich run. Łowy rozpoczęte. Wędruję. Ja nie mogę tych grzybów niszczyć, nie? Takie grzyby atrapy. Mam nadzieję, że tak jest, bo tak wiecie. Chodzę i żebym nie pominął czegoś istotnego. Co mnie czeka? Prastare. Nie, postrach, postrach czego? Puszczy? Nie ma żadnej puszczy. Prowadzi mnie instynkt. Mam wrażenie, że coś by tu mogło być. Nasze ścieżki. Serio? Nic z nich nie wypada? Zbiegają się. Dawać moje przedmioty. Łowy rozpoczęte. Wieżyna jest bliska. Dobra. Nie no, takie wiecie, easy bicie. Niby gramy na wysokim poziomie, to znosi, a... Aż się boję pomyśleć, co by było na niskim. Wieżyna, nie martw. My tu usnęli. Uwolnij hey. Mą siłę. Co? Halo? Halo? Co mnie czeka? Stoperze to najlepsi ze wszystkich, są mam wrażenie. O, się zaczyna. Rzeźbienie. To co robimy najbardziej. Dawaj, wędrzu! Wąż, zażmijuj ich! Nie martw się. Ten tutaj kozak zabsorbować potrafi wszystko. Wąż, wąż, wąż. Dobra, trzeba tego wyleczyć znowu. Może tą, tę. Ej, na ludzie. Geomanta. Kurczę, jakie te nazwy są fajne. Ja pamiętam, ja znałem kiedyś takie słowa. O, 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 właśnie. Swoje gobliny. Demolka. Fuu! Ej, halo. A, dobra, już muszę... Chwila, bo... Aha, efekty. Zapraszam, jeszcze efekty. Wytropię ich. W pobliżu wejścia do tunelu osobnicy od czasu do czasu dodatkowi goblinicy sobie... Bimbo... Aha, to ich mogę sobie militarnie wykorzystać, dobra. Nie ogarnąłem, że dostaję nowych. Chciałem, że muszę ich tutaj racjonalizować i pół. Nice. Tylko szkoda, że bohaterów tam nie miałem, to bym wbijał levele. Oj, kolejnego, oj. Co dobra, podoba czeka? Mi się to. Wypłoszę ich. Ale ciepnie ich tutaj. Dawać, dawać, dawać. Zgrupujcie, zgrupujcie. Chodź, 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 chodź. Za mało ich jest, za mało. Zwabimy zwierza. Spoko, spoko. Wypłoszę ich. I teraz uwaga, uwaga, uwaga. Fuu! Zrobiłem. Dobrze, to zrobiłem nawet. Za pierwszy raz kiedykolwiek. Co mnie czeka? Good job. Prowadzi mnie instynkt. Dobra, więcej. Ty kolejnego dostaję, super. Zwierzyna jest blisko. Wędruję. Wiem teraz, czego się pominął. Co mnie czeka? Jeszcze dwie podpory, tak? Dobra. Fuu! Nie wiem, czy swojego walnąłem też, ale chyba nie. Aha, tu jest podpora, tak? Dobra. Ciepnąć ją. Ju! Znowu efekty, uwaga! Będą wychodzić akurat przypadkiem. Nie, tutaj już nie wychodzę, już nauczeni doświadczeniem. Tych skał nie mogę zniszczyć.
Znalazłem on dostałem kolejnego. Zmarcin, co mnie czeka? Za wszystkich moich funkcji. Prowadzi mnie inna. Ja mam wrażenie, że coś za tym może być. Wypłoszę ich. A, ty, bez hitu. To dlatego tutaj ich tyle dostaję, żebym mógł takie sekwencje. Ale to już z tej misji jednej. Takie miałem wrażenie, której chwila doskonałości. No siła, można by było lepiej. Niby doskonałe, ale niedoskonałe. Ej, ja mam wrażenie, że tu wszędzie coś może być, więc... To tak już takie przeczucie miałem po misji z... O, tutaj pewnie. Po misji z... No, jakim tam... No wiecie, co Majew się mogła teleportować przez różne miejsca. O, coś tutaj pewnie jest. Takich dużo dostaję. Ej, no to dobra, to chwilę się rozejrzymy. O, będzie trzeba, wiecie, trzeba dobrze spenetrować, infiltrować. Brzmi nieźle! Za wszystkich moich. O, oła. Ej, dobra, dobry jestem. Tutaj już sam doszedłem, tutaj już sam zauważyłem. Dobra, trzeba się rozdzielić. Wieżyna jest blisko. Tak, co? Halo? O, tutaj coś więcej może być. Co się dzieje? Chyba to dwóch jeszcze pójdzie. Chwila, czy my coś tutaj jeszcze... Dopiero teraz mi w ogóle przyszło na myśl, że za grzybami cokolwiek może być, nie? Tak, jesteśmy atakowani. Halo, jak to? Co mnie czeka? Zmarcin, gotowi? Hej! Za wszystkich moich funkcji! Ej, coś tu będzie, mam wrażenie. Będzie bomba. Coś tu musi być, nie? Brzmi nieźle! O, księga siły. Brzmi nieźle! Spryciarz! Ja się czuję taki dowartościowany, teraz wiecie o co chodzi, nie? Coś może jeszcze dalej jest? Zmarcin, gotowi! Hej! Spoko, spoko! Dobra, ty weź te szpony, super ekstra. Halo? Dużo sekretów w tej misji. Hej! Że tutaj się upewnię, że czegoś nie ma. Żeby nam twarzy nie urwało. Trop. A tutaj coś jest też? Mnie nie, dobra, już tutaj... A, może... Nasze ścieżki nie, dobra, nie ma. Zbiegają. Ej, dobrze, idzie, nie? Trochę mózg mi się aktywował i zaczynam coś samemu wymyślać, a nie, że przechodzę misję 15 razy. No ej, bez jaj. Skąd oni tu są? Przecież już żeśmy zburzyli. Zburzyli. Dobra, idziemy tutaj się rozeznać. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. Tak, co? Halo? Halo? Dobra, dawaj, tutaj. Co się dzieje? Marcin, gotowi! Co mnie czeka? Już wziąłeś to, co miałeś wziąć? Dobra. Nasze ścieżki zbierają. Tak, co? Halo? Co się dzieje? Podejdź, dawaj, nie lękaj się, wybuchnij to. Dobrze, dobrze, jest przejście. Brzmi nieźle! Chyba takie w ogóle było założenie tej misji, żebym tutaj jedno z przejść sobie odblokował. Mam wrażenie. Ale ich dostaję dużo, bo... Aha, oni się cały czas regenerują do liczby 4, jak podejrzewam. Uwolnij mą, nie martw się. Ej, to może coś jeszcze tutaj było? Ciężko powiedzieć w sumie. Nie, tu nie, tu nie, tu nie, tu tak. Tutaj może też, tu nie. No dobra, już. Dobry będzie. Wytropię ich. I tutaj na górze? Może. Uwolnij. Ej, ale te szpony to naprawdę niezły plus. Ale on teraz obrażenie zadaje. Ich. A to by się przydało chyba dlatego. Wariata. Co mnie czeka? Ja nawet duże levely mogę tu wbijać. Ups, chyba sobie walnąłem. Dwoje szpony. Rozpoczęte. Tutaj nic dalej nie można zniszczyć. Halo? Uwolnij mą siłę. No to szukamy. No tutaj będzie walka. Wieżyna jest blisko. Spoko, spoko. Znalazłem drogę. Uwolnij mą siłę. Nice. Nasze ścieżki zbiegają się. Ja dostaję expa za to, jak wybuchają przeciwnicy. Wypłoszę ich. Nie, dobra. A może tutaj coś jest? Dawaj, dawaj, wybuchnij to. Nie z tej strony, dobra. Nie. On na ataku plus 3. Znalazłem trop. Dawaj, dawaj, może będzie coś. Wytropię ich. Albo i nie, nie tym razem. Halo? Brzmi nieźle! Spoko, spoko! Hej! Zmarci, gotowi! Brzmi nieźle! Fajne te gobliny. Fajna misja w ogóle. Ech, naodkrywałem tych sekretów. Możliwe, że coś przeoczyłem w sumie. Wieżyna jest blisko. Zmarci, gotowi! Będzie bomba! Wybuchłem ich. Co się dzieje?
coś tutaj jeszcze mamy, o to jest pytanie. Chyba nie. Level up! Misze? Chyba mniejsze ulepszamy, nie? Wydaje się być najlepszą opcją tego. Ej, w ogóle my mamy tutaj czwarte poziomy, to ja podejrzewam, że w ogóle tutaj będzie można mieć powyżej 10 poziomu. Dobra, już chyba, miejmy nadzieję, że nic nie ma w tym levelu. Tutaj jest jakoś ciemno, ale tu nic nie powinno być. No i dobra. Nice. Żeby dojść w to miejsce, trzeba zniszczyć grzyby. To chyba taka dla nas podpowiedź znalazłem była, nie? Zgłoś... Aha, no teraz melduje wykonanie zadania, trzeba zrobić. No, dokładnie, tutaj przyszliśmy. Wędruję samotnie. Fajnie, fajnie, fajnie. Ej, mam wrażenie, że tutaj coś by mogło być, ale to jest w sumie woda, po której się nie da chodzić, no nie? Więc bez sensu. Dobra, jest. Tutaj się wczuli teraz wszyscy. Wypłoszę ich. Dobra, wybuchnijmy ich. Bum. Co mnie czeka, nie martw się. Ej, jakby mi zginął bohater, a te kamienie odrodzę. A, jest skała ożywiania tutaj, dobra. Co się dzieje? Ja już o czym innym myślałem, że może jednak. Wierzyna jest blisko. Się bym odrodził jednym bohaterem, tam drugim byłbym tu, a wiadomo, że tutaj to dzielenie ekranu nie działa tak jak do końca trzeba. A o, mogłbym sobie kupić ostrze zabójcy, ale nie, my spieramy na lepsze rzeczy. Chcemy potem biegać na smoku. Aha, no to jest ten opis, który był na początku tej misji, więc nie ma co czytać, tak? Uwolnij to już było. Mą siłę. Przedobrze. Gdzie moja nagroda, chamie? Co mnie czeka? Inżynier Gazlow. Uwolnij mą siłę. Ej, a w ogóle jakby tak przypuśćmy, bo wiem, że World of Warcraft, nie? Jak ktoś nie wie, co to jest World of Warcraft, to jest dziwne, ale... No z grubsza chodzi o to, że jest to gra MMO. Czyli no biegamy sobie takim przypuśćmy orkiem, rozwijamy się i tak dalej, czyli no, no wiecie, albo gramy stroną przymierza, albo ludzi i ciekawe jak się walczy z takim bossem, nie? Który w sumie może wszystko wysadzić w powietrze. To się dopiero nazywa oddanie sprawie. A tobie dziękuję, weź te przedmioty. Przynajmniej w taki sposób mogę ci się odwdzięczyć. Aha, tamten do zbrojenia w nie nas wysłał, a ten nam rzucił po prostu jak psu. Tajemny zwój. Potężny zwój, który przewraca 150 punktów życia, 100 punktów many. Czekaj, potężny, to ja nie wiem. A, i premię plus 2 do pancerza daje. Uwolnij spoko. Rękawice runiczne. Zwiększają siłę bohatera o 3. No to się przyda temu bardziej, więc... Więc dajemy. No gitara. No, naprawdę. Ej, silnik mamy tych bohaterów już całkiem. Dobra, to już ciśniemy tylko w to ostatnie miejsce. Ja tak się zastanawiam, czy ja nie powinien gdzieś dalej jeszcze na tej mapie, nie wiem, pójść sobie i coś posprawdzić. No, ale róbmy to, co... Uwolnij chce od nas misja i ufajmy, że może przejdziemy sobie te mapy potem, bo w sumie to są... A, nie! O, kochany, ile jest tutaj celów misji. Aha, teraz to ziele będziemy zbierać. Uwolnij to zbieramy ziele. Siłę. Jazda, jazda. Puszczujemy ich wątrzem. Mniejszą w sumie też. A! Magia. Nie wiem co to robiło w sumie. Ta magia. Za tę muzykę, no. Jestem tego pewny. Tutaj nic tam nie wypadło. Dobra, no to ciśniemy. Dawaj nicia. No już widać, że jest większy poziom. O, i ma ogłuszenie też. Odporna na czary, na niektóre czary. Co mnie czeka? Ech, czuję, że ten misiek to będzie potem linia do pokonania. Kurde. Wytropię ich. Co to będzie za potęga na 10 poziomie? A co się stało w ogóle? Ach, chwila. A Tral ma dalej 10 poziom, a inni bohaterowie mogą na wyższy level wylewelować. Ciekawe, czy Rok tam do 10 tylko dojedzie. A Raxar z racji, że jest Jorkiem i Ogrem, to może wyższy, czy o co tu chodzi? No niby taki lepszy, fajny, amerykański taki? Nie. Co mnie czeka? No to jedziemy. O, tutaj znowu, a nie to fontanna many. To nie potrzebujemy aż tak bardzo. Prowadzi mnie instynkt. No to prosto do celu. Wątrz! Wyzywam cię. To co, bestia? Wyzywam cię. Ej, mógłbym jeszcze jakiegoś Infernusa, nie? Bo taka oczywistość. Tutaj dziadek, tutaj to co, bestia? Ciach Infernusa. O, jaszczury, jaszczury. To z nimi właśnie mieliśmy walczyć. Palownik? To jest jakiś łucznik bardziej. Tu ma dobre wrażenie, ten palownik. O nie, tylko nie jaszczury!
Ale ich kosimy tutaj. Co mnie czeka? Aha, tylko domki właśnie. Nie wiem, czy poprzednich jakichś domków nie pominęłem, ale mam nadzieję, że nie. Uwolnij mą siłę. Prowadzi mnie instynkt. Nie ma niczego. No i dobra, ja idziemy w tego z szóstym levelem najpierw. Nie martw się. Bądź szczęśliwy. Uwolnij mą siłę. Jak się, jaki jest skrót klawiszowy? Kolco bestia i... Sporo tego jest. Ale to jest tak jak mówię, no bez sensu. Tamten ma 10 poziom i wysyła trzeci i drugi. Bez sensu. Nawet jak mieliśmy zadanie braliśmy, to mieliśmy pierwsze. Mega dziwne. Dobra, zaraz zginie nam Misza. Wyzywamy kolejny raz. Wąż! Ej, a oni nie wyrzucają tych śmiesznych ziół? Mamy jakieś zioła? Nie, 0 z 6, to ja czegoś nie podniosłem, albo... Albo ten final... Aha, nie, to dobra, bo ja muszę zejść tam i dopiero może te ziołka będą. A to są tylko strażnicy. To podciśnijmy strażników. Co mnie czeka? Miozga. Łowy rozpoczęte. Znalazłem trop. O, kraby. Dobra, z tym jeszcze nie walczyłem. Braci. Ja chyba nie powinienem tutaj być. Mam wrażenie, o trzeci poziom. To oczywiście uzdrawianie. Ten jest healerem. Nie, i tak nic innego nie jest zbytnio użyteczne. No może te węże, tak? Ty, potem będziemy mieli węże z obrażeniami obszarowymi. To brzmi dumnie. Dobra, mistrza ceremonii. Dobra, zostawmy. Bo oni tu mają... Nie, jak jest mistrz ceremonii, to nie ma co podchodzić. Murlock mistrz ceremonii. Nasze ścieżki zbiegają się. To jest nazwa. Wędruję. Ale jakby co, to potem tam pewnie wrócimy, jak nasze zrobimy misję, jeszcze tylko się zorientuję, czy tutaj nie ma jaszczura. Wędruję samotnie. Zapuścimy... O! Lorda Ogrów nawet możemy. Nie, no bez jaj, no. Prowadzi mnie. Nie chcę ciężko zarobionej kasy tutaj na byle co wydawać, trzeba koronę królów, nie? Wziąć. Ale no... Wypłoszę ich. Nie sądzę, żeby nam starczyło głowy kasy. Rozpoczęte. Chyba, że właśnie muszę całą calusieńką misję i akurat samotnie będzie 7500. Prowadzi i tak mnie to wyjdzie, instynkt. Nie? Może tak będzie. Góry Grzmotu. Te góry zawdzięczają swą nazwę zamieszkującym jej jaszczurom gromów i stanowią niemałą ciekawostkę ekologiczną. W tej okolicy znajduje się wiele różnorodnych gatunków roślin i zwierząt, a nawet doświadczeni badacze tutejszych tajemnic bywają często zaskakiwani nowymi zjawiskami. Jedziemy. Co mnie daliśmy czeka? Nura. O, jest kolejna skałka. Zwierzyna jest przyjmujemy. Grzmotu. Tutaj musi leżeć ta dolina, o której wspominał Drektar. No. Zadanie nie powinno być trudne. Plus 15. Pieczeń na lśniącym zielu? Jak to smakowita... Chwila. Smakowita pieczeń z sosem z lśniącego ziela po zjedzeniu leczy 50 punktów życia. Pod ataku plus 6, kostur negacji to nigdy nie było chyba dobre, medalion odwagi niezłe, to... O, ja cię, 15... Zwierzyna jest blisko. No nie wiem, ja bym kupił, gdyby się nie nagrywało. Nie no, nie wiem, ciężko powiedzieć w sumie. Czy kupić, czy nie kupić. Dobra, jedziemy, misia, go, go. Powinniśmy za chwileczkę znaleźć pierwsze ziele, jeżeli tutaj no, mój zmysł mnie nie myli. O, jest! Zmysł, nie? Przeszedłem tę misję 30 razy przed nagrywaniem. Nie no, tak na serio, jak się spojrzy na mapę, to wiadomo, że te ziela tak w takich odstępach mniej więcej powinni się... Co on ma tyle punktów życia? Wiadomo, w miarę kiedy te ziela powinny się pojawiać. Co jest? Są takie... 1050? Dobra, dobrze, że tutaj w pierwszej kolejności nie przyszedłem, bo mógłbym się odbić. Teraz zobaczcie, jakiego miśka mam. Miazga, miazga. Ej, ja teraz muszę na to marnować slota. Chwast! Potrzeba mi jeszcze 5 buszli. Wyrwałem chwasta. O, jest już drugie. Łowy rozpoczęte. To super. Wędruję. Halo, jak to? No, 2 z 6, właśnie. Łowy rozpoczęte. No, ale tutaj nie pominął jakiegoś. Znalazłem trop. Wędruję samotnie. Znalazłem trop. Zgunia. Ona wcisną to misza. Wytropię. I wąż. I wąż. Co mnie nic czeka? Nie ma. Jest ziele. Ja zaraz znajdę wszystkie, mam wrażenie. 3 z 6, a jeszcze połowę tej mapy chyba nie zwiedziłem. Znalazłem trop. Łowy
Jaszczury. Patrzymy, patrzymy, nie widzę wiela. Ej, co tak szybko mana regeneruje? Tak szybciej. No coś za łatwo. O dobra, tutaj jest kolejne. Tutaj nic nam nie wyrzucił, żadnej runny. Zbierzak, otwieramy, to przeżywamy, cieplimy go w młota. Chyba był głupi pomysł, bo straciłem dużo many. No i zeżar. Wierzyna jest blisko. Znowu zeżar czerwono. Co mnie czeka? Uwolnij. Tak, bierzmy te chwasty, runa większego leczenia, pięknie. Prowadzi mnie instynkt. O, i tutaj coś jest. Pewnie będzie kolejne ziółko. Tak, nie mylę się. Nie oszukujmy się, bitwy nie są najbardziej wymagające z możliwych, więc popisujemy się niesamowitym mikro, także wszystkie moje jednostki dostają obrażenia, runa manny. Teraz tego jaszczura wbijamy, bo on jest najgroźniejszy jaszczur. Ała, jeszcze obrażenia chaosu, dobra leczenie. Ten ile mam many, tylko by tym wężem ich szczuł. Czemu mi biją? A nie, dobra, nie biją mi jaszczura. Ej, ciekawe czy jaszczur może zjeść tego... O, szybkość. Niszę. Ale jest odporna na czar, ma odporną skórę, to chyba nie. Ała, dobra. Czas na kolejno, spokojnie misza. O, to już jest prawdziwa misza. Zmieniona świadomość. To na serio nie ma żadnego ziela? O, tutaj jest dzikuś, jakaś świnia. Winko, chodź tutaj. Brzmi nie. Nie no, nie ma. Jak to nie ma? Halo. Serio, nie ma? Ała, 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 ała. Pantofle zwinności mamy. Bądź szczęśliwy. Młotce szybkości i pantofle. Dobra, weźmy te pantofle. Ej, serio, nie ma ziela? Jest blisko. Wędruję sam. Ej, tutaj jest ta świnia, ja bym ją z chęcią uwolnił. A, nic by nie ma, już myślałem, że wiecie, korona królów nam spadnie. Sprzedam ją do sklepu, dostanę 30 tysięcy złota i potem będę mógł te złoto w kolejnych misjach używać. Samotnie. A jednak nie, jednak nie. Znalazłem trop. Szukamy dalej, gdzie mamy iść, trzeba... Pewnie w lewą stronę, albo w górę, tak, albo w górę. To była fontanna many, tak? Dobrze pamiętam. W sumie taka mana lata wokół niej, więc pewnie tak. No, dokładnie. Dobra, na chwilę tutaj podjedziemy. Czy była jeszcze... I tutaj była jeszcze inna ścieżka. Może powinienem tam pójść. Dobra, idziemy na lewo zatem. O nie, tego się nie spodziewałem. Więcej jaszczurów. Ale samy jaszczur, nie? Piór jaszczur się mówi na takiej jaskini. Just jaszczur. Świnia padła. Znalazłem. Wszystkich atakują te jaszczury, ale świni to już nie. Podują sobie świnie. O, jest ziele, dobra. Na minimapie nie widać tego ziela. Albo ja coś źle patrzę. 5-6. Almost. Znaczy, nie trzeba specjalnie zapuszczać, widzę. To jest pewnie więcej ziela, niż trzeba go faktycznie znaleźć. Znalazłem trop. Szukamy sekretów. Zbiegają się. Misia, patrz, patrz, patrz. Głowy nie rozpoczęte. Wędruję samotnie. Dobra, jeszcze jedno. Jakoś tak po minimapie widząc, nie? To widać, że... Prowadzi o, no, okej. Okay. No to halo, no to jak to? Już mam ziele ostatnie, tutaj jest. A tyle jeszcze do zwiedzenia? To powinno chyba się rozejrzeć mimo wszystko. Że pewnie zabrać już mogę, nie? Nie wyteleportuje nas na drugi koniec mapy. Ej, zobaczcie jak małe obrażenie dostaje. Nie dość, że ma dobry pancerz, to właśnie jeszcze ta arkanitowa tarcza jest imba. Co za genialny wybór. Zgunia. Ja wiem, że w której świni na pewno będzie złoto. Musi tak być. Zobaczymy, czy będzie kolejny. Ej, a może jak będzie więcej ziela, to będę za nie złoto dostawać. Też tak mogliby to rozwiązać. Dobra, wężowy znak podwójec, bo trzeba się, wiecie, trochę skutów klawiszowych poduczyć. On sam siebie nie leczy tą falą? Nie wygląda. Wędruję
Nic z niego nie wypadło, poza naszą kolcą bestią. Nie, tutaj nic nie ma, no to nie, to łaski bez. Znalazłem trop. Wędruję samotnie. Tutaj nic nie ma. Podoba mi się ten kogut, który teraz zapiał, nie? Nowy dzień. Ej, ja tutaj byłem i nic nie było chyba. Ej, to ja całą misję już przeszedłem? Tylko tutaj tak jakby, nie? Jakby coś było, ale nie było. Ej, to bez kit, to się już nam misja skończyła. Okej, to jest mega dziwne. Serio? Nie da się dostać górny prawy róg? Tak ciemno jest po prostu? No tu nic nie ma, tu nic chwila, co to... A, no to tak mało przydatna nam ta runa szybkości. Ale jeszcze się porozglądam. No po chwila, bo nie mam czym zniszczyć tych... Misza nie zeżre drzewa, nie? Nie, to nie jest w jej diecie chyba. Nie jest to jakaś tam... wiewiórka czy inny bubr. Nie, no nie ma opcji, nic nie widzę tutaj. No dobra, no to nas tutaj trochę zrobili. Nie da się, to się nie da, no ale misja wykonana. Yo. Instynkt. No dobra, wracamy. Go. Teraz znowu będzie ten opis, który, no właśnie, który znamy, więc po prostu to pominiemy. Go. Wytropię. No i długa po naszego wróżbita. Jazda. Nie wiem, czy jeszcze coś na tej właśnie mapie mógłbym znaleźć. Znaczy, no na pewno coś mógłbym znaleźć, jakbym tutaj poszedł. Do murloków. Uwolnij mą siłę. Wytropię ich. Póki co sobie lecimy odebrać fanty, bo podejrzewam, że coś nam da, ale właśnie się nam zapełniło. No nie no co, tego kilofa pewnie wyrzucimy, aczkolwiek jest dość użyteczny, wbrew pozorom. Pierwszej doskonałości pewnie też wyrzucimy. Rękawice siły ogra. Niby można. W sumie te rękawice się ogra daje dokładnie to samo, co rękawice runiczne. Ale rękawice runiczne to jednak rękawice runiczne, one są więcej warte. Wygląda na to, że ktoś podburza te jaszczury. Sam się tym. Ej, chwila. Przynajmniej moja mikstura jest gotowa. Weź proszę kilka flasz. Daj gulnąć. Z pewnością ci się przydadzą. Zaklęty flakonik. Flaszka niedopitka. Dobra, tylko ten zwój by się przydał. No może bo te szybkości w sumie są mało przydatne. Ale to trzeba sprzedać, to wiecie. Trzeba być chytrym. O, zaraz będę musiał wrócić do trala. Ej, ja nie chcę go, że tak powiem, no zająć. Dobra, zostawmy ten kill off, tak za niego nic nie dostanę praktycznie. Regeneruje 200 punktów życia, manę. Też blisko. Takie byle jakie to nam dali. 4000 złota mamy. Dobra, Tral, ty jeszcze dożyć 3000 i kupimy iPhone'a. Dawaj. To będzie to, Tral, zgódź się. Mówię ci. Wyjdziemy na swoje. Tromka, Reksarze. Tromka. Wszyscy mówią, jak to im pomagasz. Jestem ci wdzięczny za to, co dla nas robisz. Tromka, sam nie ruszyłeś dupę z obozu. Rozmawiałem z Tralem o panoszących się na naszych ziemiach ludziach. Ja tam im nie ufam. Chciałbym, abyś zgłosił się do Gartoka, porucznika dowodzącego naszym posterunkiem obserwacyjnym. Muszę wiedzieć, czy na granicy nie dzieje się coś podejrzanego. No to masz wilka, wyślij się na tym wilku. Ty dowiesz, gościu. O, okej. Co mnie czeka? Dalej jestem chłopcem na posyłki. Prowadzi mnie instynkt. Dobra, może ja się pozbędę tych przedmiotów, które są, tak jak mówię, no trochę wątpliwe. No niby przyda się, ale się nie przyda. No dobra, a co on ma? Okej, zwin. No dobra, no bo wiecie, no trzeba sobie miejsce zrobić. To się też tak przyda, ale... A, nie wiadomo, wiecie o co chodzi, no. I prosi to wszystko zatrzymać i... A, bo w ogóle ja tutaj mogę sobie do tej skrytki jeszcze coś chować, ale to olać. Wypłoszę ich. Nie martw się. Skrytki co dla słabych. Tutaj mamy obserwatorium, ale no, widzę, że wieże to mają takie... Jesteśmy atakowani. Im większe, tym lepsze. O, ja cię. Akcja! Zawężuj go! Wąż ma w ogóle daleki zasięg? Zobaczymy zaraz. Jest napisane 600 zasięgu, nie? Dużo mi to mówi. O, i znowu czaruje ten. Nie, to ten, Herold Śmierci. Miazg. Nie, teraz mamy obrażenie ładne. Już wyjaśniamy kierogów. I ciach w tej harpie. Ej, tu jakieś płomienie są? Co tu się dzieje? Nas tu nie było wcześniej? Ej, co one się tak po prostu odnawiają?
Ej, no my, ja tu byłem. Nie ma opcji, że nie. Wąż. Wąż może atakować powietrze. Dobrze, dobrze. Aha, no właśnie. Kolco bestie czy młota? Kolco bestie, to w sumie przydatne. Tylko teraz jak odpaliłem sobie... A, no właśnie, te, które już istnieją, to się nie ulepszyły. Jak ulepszyłem ich tutaj, no wiecie, o co chodzi. Zwiększyłem poziom, no to już powstałe się nie zwiększyły. Niestety, technologie orkowo-ogrowe jeszcze tak nie zaszły daleko. Znowu ten od śmierci. Zaraz ożywi. Ja już widzę, jak on ożywia. No już chciał, nie? Już się zamachiwał. Tylko by wskrzeszał. Zapchlony kun. O! Cóż to jest? W ogóle są jakieś dodatkowe misje? Nie wiadomo. Ale ile głównych zadań? Same główne. Ej, oni leżą i nie żyją. Żyją? Wysłuchaj mnie, przybyszu. Zamknij się. Nasi szamani zostali zaatakowani przez zbuntowanych pobratymców. Czarowników wciąż lojalnych wobec płonącego legionu. Ukradli jeden z naszych świętych artefaktów i uciekli na wzgórza. Na pewno mają tu w okolicy jakąś kryjówkę. Pomści duchy mych pomordowanych towarzyszy. Nie ma problemu. Zło. Ja ich załatwię. Może spowodować ten skradziony artefakt. Jest niewyobrażalne. Dobra, pomóż nam, a nie ledwo zipiesz. Dajesz, przeaktorzył. Jak on jest? Mork Wolfsong. Fajne. Wytropiej. Dobra, olewamy. A, dodatkowe. No to w końcu coś dodatkowego. Tutaj co mamy? Targowisko Aicili. Aicili, tak, Aicili. Ciekawie, runy tam są do kupienia. Ej, ja chcę to zobaczyć też. Fajna misja, nowości. A żeby było żwawiej, na przywołujemy tych różnych rzeczy, bo many mamy. Nie, naprawdę jest ładnie wyjaśniony przeciwnik. Ej, ale levele nam cały czas rośną, nie? Ej, super, nie ma jakiś blokad śmieszny. Dobra, ciepniemy z młota. Blum. I blum. I ciach, i ciach, i ciach. Wytropię. Jest zawodowo. Ej, ale mam na serio wrażenie, że cały czas się przeciwnicy odradzają wszyscy na mapie. Dobra, już tam na minimapie nas atakują. Żebyśmy szli, prowadzą nas za rękę. Nasze ścieżki zbiegają się. No ale najgorsze, że tu nie ma pokazanych, ile konkretnie będzie tych dodatkowych misji, tylko ona się pojawiła, nie? Halo, jest misja dodatkowa. Trochę słabo. Dobra, Zachora. Zachor znak leczenia zrobił. Nasze ścieżki zbiegają się. Kolco bestia. Kolco bestie. Kolco bestie mogą szał robić, ale tylko na siebie czy na mnie też? O wow, okej, to są dobre kolce bestie. Dawać ten znak leczenia. Nie ma takiego zachorowania. Ej, ale weź ty. Ej, zobaczymy, czy ja mogę rzucić żądzę krwi na swojego bohatera po prostu. Nie, tylko na siebie mogę. Dobra, trudno. Już myślałem, że to dobre kolco bestii. Misza będzie miał jakieś czary? Zobaczymy. Może ryknięcie. O, orkowa horda. Nasi to byli. Ej, to idziemy do nich zagadać? Idziemy. Why not? Wędruję samotnie. Może coś wari... Sterowiec na wyspę Echa. Ej, to jakaś wielka misja jest, mam wrażenie. O co tu chodzi w ogóle? Jedna wielka misja. Sorry? Łowy. To nie! Bez łaski. Prowadzi mnie instynkt. Wędruję samotnie. Zobaczmy chociaż co tutaj ma. Serio nic nie ma? No świetne. Naprawdę potrzebne wam te skrzynki. Prowadzi mnie instynkt. Jak rybie ręcznik, no. Łowy rozpoczęte. Jesteśmy atakowani. Wytropię ich. Dobra, idę tam wykonywać całą misję. Samotnie. Ja, ale to widzę, że na serio jest mega rozbudowana misja. Tak, a po co zrobić kilka, nie? Jak można ciepnąć jedną wielką.
Opsa. Uch, jest level. Wąż. Weźmy węża. Ej, idę tutaj, nie? Coś będzie? A, no faktycznie. Dobra, chłopaki, bierzcie go, bierzcie go. To jest wróg. Bierzcie go. No i nie wzięli. Dobra, co my tu mamy? Runa szybkości. To nie działa 60. Tajemny zwój. Tu ten tajemny zwój jest taki dobry? Ja to sprzedam, to dla mnie to jest nic. Wieżyna jest blisko. Ta tarcza też sporo warta. Bądź szczęśliwy. Ajajajaj, no wiecie jak to jest. Nie wiadomo jak się za... Co zwój bestii tyle kosztuje? Kula błyskawic. No wiadomo, może z dystansu atakować latające jednostki, ale umie chyba każdy to może, bo to jest Quelta Las. Nie. Co mnie czeka? Korona królów cały czas. Cały czas ją widzę. Moimi chytrymi oczami. Prowadzi mnie instynkt. Tu będzie korona królów. Nasze ścieżki. Tylko 2,5 koła. O! Tu są jej. Jeżyna jest blisko. Jest Misza, halo. Nie zostawiłem ją przypadkiem. Na szpory i pazury. Wygłoszę ich. No halo, tego dobijam. Co mnie czeka? To już Rexar zerwał strzał. Nie ma co brać jakichś zwojów leczenia czy innego syfu. No co najwyżej od razu ich użyć, no bo... samotnie. Tu się to od razu wszystko zużywa. Ej, dalej mogę wbijać levele. Albo mi się wydaje. Nie no, dalej mogę wbijać levele, super. A co tu jest? Jakiś szczur. Co mnie czeka? A węży ile może w ogóle robić? Tam już nie wiem. Bo te węże się szybko regenerują. A działa 40 sekund, ale mogę zrobić kilka? Węże też mogę mieć kilka. Jest teraz lepiej z minuty na minutę. Co mnie czeka? To za lifehacki tutaj lecą. Kilka węży. Lepszy niż jeden wąż. Zwierzyna jest blisko. No i bomba. No może tutaj coś? Halo? A port? Nie ma. Prowadzi mnie instynkt. Dobrze. Uwolnij. Halo, jak to naokoło? A tutaj? Ej, serio, żeby tutaj przyjść, ja muszę jakoś naokoło lecieć? Jak ten głup... Ej, czemu też zniknęły te drzewa? O co to chodzi? Teraz tędy idziemy. Ja mam wrażenie, że ja źle idę. Jeszcze jakichś krabów tutaj. Brzegoła, skrab lewiatan. Ty, on ma dobre obrażenie. Dobra, wąż, dawaj. A ja mogę uleczyć wężowy znak? Nie mogę. Chyba bez sensu by to było. Prowadzi mnie instynkt. Co mnie czeka? Dobrze, dobrze. Serio, nic tu nie było. Ale nawet jednej małej, że... Ja coś tego nie kupuję, że tutaj nic nie ma. Wędruję. Niemożliwe aż. Może tutaj trzeba goblina jakiegoś wynająć i tu będzie właśnie super sekret. A może tu? No tutaj też wypadałoby zajrzeć, bo to jest jedyne miejsce, w które nie przyszedłem. Tak, trochę smutne zostawić taką lokalizację, nie? Serio? Aha, dobra, to węże. Myślałem, że coś ze mną nie idzie. Go. Sorry, że tak troszeczkę tutaj no, bez pomysłu poszedłem. Ale faktycznie całą mapę w miarę sprawdzimy. Tylko nie wiem, czemu tu nie mogę jeszcze przejść, ale widocznie nie dostałem tego fantastycznego zlecenia. Wow, okej. Węże... Misia, żyj! Teraz przyjdziemy z powrotem misie. Ej, chwila, bo tutaj jest Herald Śmierci, trzeba go dojechać. Ona będzie cały czas odrodzać te centaury. Zdecydowanie. To jest ten moment, to jest ta myśl. Dobrze, jak progamer. Ej, czempiona już zbiliśmy, nie? Ej, co tutaj? To taka cięższa bitwa się trafiła, mam wrażenie. Dobra, nawet gulniemy sobie z plakonika. W ramach wyjątku. Nasze ścieżki zbiegają się. Zapalony kundel. Fajnie. Ej, ale tutaj też nic z nich nie wypadło. Co nas tutaj tak robił? Nie martw się. Bądź szczęśliwy. Trzej levele chyba zbijamy. No poważnie? Ani przedmioty, ani nie wiem, ani cześć, ani spadaj, ani jesteś słaby. No nie wierzę. Nic.
Po prostu nic. Instynkt. Doświadczenie ci powiedzą. Pizd do CV. Tutaj byłem, no bez jaj. Ej, dobra, to zaraz trzeba będzie biec w to miejsce. Ja mam wrażenie, że to było jakoś tutaj, tak? Gdzie miałem przyjść? Tutaj. Tu jakoś tak rytualnie to wygląda, to tutaj na pewno. Dobra, biegniemy się, będę z nim tutaj bawił teraz te rytuały. Go, go, go. Nie wiem, jak to się stało, że tak źle pobiegłem w ogóle. Znaczy, fajnie odsłonić mapę, no ale ile można walczyć z tymi samymi przeciwnikami? Wyproszę ich. Nie martw się. Bądź szczęśliwy. Czy to źle pokierował, ty głupcze? Wytropię ich. Niezniszczalny jest, no. Ej! Tego tu nie było! Ej, tego tu nie było! Mankowo. Ten już sobie Bloodlust załączył. Ej, też dobre obrażenie ma. Ty, misza. Kombinuj, chodź tu. Aport. No do nogi. A, bo tu z tyłu coś jest. Dobra, sorry. Dobrze, dobrze. Jest dziwne, takie porośnięte są, nie? Głowy rozpoczęte. Wędruję. No to dzida. Co mnie czeka? Ta kraby to też jest tylko chwila momentu. Wyżej z tego co widzę nie ma przeciwnika. Dla nas. Ten tylko czeka, każdy tylko czeka, aż za niego robotę zrobimy. Może by kilka osób. Cuchnie złem. To tu muszą się ukrywać czarownicy. Dobra, dobra. Teraz ich oczarujemy. Mamy manę? Tak. To jest, ale nie ma. Nasze ścieżki zbiegają się. To wyjaśnienie. No i dawajcie. O, faktycznie są czarownicy. Jezu. Mamy coś obszarowego? Nie, chyba nie. To wężą mi! Wężą! Ej, oni biją nas mocno. Jak się i to ja? Ej, biją nas. O, jest i ten największy. Nie martw się. Wypłoszę ich. Znalazłem trop. Głowy rozpoczęte. Au! Znalazłem trop. Prowadzi mnie instynkt. Głowy rozpoczęte. To za buce. Jeszcze ulti jakieś mają. Wieżyna jest blisko. Ty Peskitu, czemu mamy ciężkie bitwy? Cały czas wszystkim wyjaśniam, a tu nagle ciężka bitwa. No nie byłem przygotowany. Dobra, gulnij sobie ziom. Czadował. Wytropię ich. Prowadzi mnie zaraz i dojedziemy, co nie Misza. Wypłoszę ich. Misza tutaj 45 punktów życia. Na pewno, na pewno. Uwolnij mą siłę. Spokojnie, już się spełni wigoru i energii. Prowadzi mnie. Ej, ja mam ich jeszcze raz pokonać. Aha. Ty jakie ma obrażenia. Wypłoszę ich. Czadował. Dobra. To może wąż na początek. Co mnie czeka? O dobrze, dobry wąż. Dobry wężyk. Znalazłem trop. Nie martw się. Zwierzyna jest blisko. Dobra, jeszcze tego użyjemy. Prowadź. Jak tam wąż jeszcze żyje. Żyje. Dawaj wężu. Ej, oni w ogóle nie atakują nas. Podoba się. Wąż kontra czarnoksiężyk. Kto wygra? No niestety. Werdykt jest smutny. Ajajaj. Co mnie czeka? Dobra, Miśka, dawaj go, dojeżdżamy. No masakra. Czemu tak ciężko? No nic z niego nie wypadło. Oszust, jeden wielki oszust. Święta religia. Co mnie czeka? Prawidłowy rytm. I co teraz? To potężny artefakt święty dla orkowskich szamanów zapewni bohaterowi po bliskim jednostkom premię do szybkości ataku i ruchu. Premia nie kumuluje z aurą wytrzymałości. No wiadomo, nie ma. Znalazłem trop. Nie ma synergii pełnej imby. Tutaj. Co mnie czeka? Tak blisko. Oszukali go? Jedna się tam okradli, nie? Zaatakowali i potem tak. Dobra, panowie, już zgubił nas na pewno. Nasze ścieżki zbiegają. Obozowisko, nie? 20 metrów dalej. Duchy mych braci spoczywają teraz w pokoju. Dziękuję ci, wojowniku. Zdołałeś ocalić świat przed potwornym złem. Czuję, jak uchodzi ze mnie życie. To krew jest? Weź ten artefakt
i resztę naszych przedmiotów. No to mi ten wrażny trzeba mówić. Na chwałę hordy. Umrę spokojny, że spoczywają we właściwych rękach. RIP. Pełen spokój, nie? O, dobra. Pieniądze, ramany. Wytropię. Nie martw się. Niby przydatne. Bądź szczęśliwy. Co mnie czeka? Się przydadzą, dam przyszęść. Szpony szamana. Szamani otrzymują je na końcu szkolenia. Zwiększają one o 12 obrażeń od ataków i tylko 237 są warte. Ataki bohatera mają także szansę na rozproszenie magii i spowolnienie szybkości ruchu wroga przez 15 sekund. Fajne. Wędruję. Ile inteligencja to chyba temu bardziej się przyda. Bo on od many jest. On jest healerem, tak jak mówiłem. Ej, dobra, no to tylko tyle tutaj było, tak? Prowadzi mnie. No dzięki. Dobra, powalczmy sobie chwilę. Te emocje. To chwila, bo ja nie dostaję za nic pieniędzy chyba już, tak? Dostaję. A nie, dostaję, dobra, to dobrze. To dobrze. Bo wiecie, my się zbliżamy cały czas do tych 7500, za które niby coś fajnego dostaniemy. Jakoś tak wątpię w mistyczność tego hełmu, który nam tak dużo teoretycznie ma dać. Dobra. Nie wiem, ile jeszcze nas misji czeka w tej misji. Ale jest na serio mega rozbudowana, najwyżej zrobimy jakieś ścięcie. Rozpoczęte. Tu już nic nie ma. Nie, no na pewno ten... A nie, dobra, jeszcze tutaj... O, tu nie byłem. O, zwierzyna jest obozowisko. Blisko. Ale to my... Prowadzi. Aha, dobrze, to się zgadza. Dojść tunelem do Nory Bestii. Chwila. Uwolnij. Chwila, a no właśnie, już myślałem, coś się miało stać teraz. Dobrze, to Trąbka, słuchamy. Wojowniku, nie napotkaliśmy żadnych śladów ludzi. Ale okoliczne kolco zwierzę zaczynają nam sprawiać kłopoty. W pobliżu znajduje się obserwatorium, które pozwoli nam dostrzec nadchodzące zagrożenie. Zajrzyj tam, ale uważaj na te zwierzęta. Golk, gdybyś tylko istniał jakiś sposób, aby raz na zawsze się ich pozbyć. Zabić matkę, nie wiem. Odszukaj Nor Bestii, zabij wszystkie kolce zwierzę. Ale dobra, najpierw pokażcie, co tutaj macie. A myśleliście, że nie znajdziemy, nie zajrzymy pod każdy głaz. A, to nie znacie chytrego Rexara. Chwila, czemu tu nie mogę iść? Halo, przepraszam. Bo ja na kolację, ja naprawdę mam zaproszenie. Zwierzyna. No dobra, to zabijmy wszystkie. Chwila, gdzie to jest w ogóle z tymi kolce zwierzami? Odszukaj Nor Bestii. Dobra, odszukamy może. To są kolce zwierzę, tak? Nie, ostrzok żywy, widzicie co? Te nazwy, nie? Nazgunia. Ten jest odczarowania. O, on też może zrobić. Eteryczne świnie. O, o, tutaj coś jest. No halo, jak? No bez jaj. No ej, no widzę, że tu coś jest. To wszystko jedno wielkie. O, ale jest ta jaskinia. Instynkt. Odnalazłem tę jaskinię. Nie wiem, jak to zrobiłem, ale odnalazłem. Kolco zwierzę to stworzenia groźne. Wyjątkowo zażarcie broniące swojego terytorium. Nigdy nie należy ich lekceważyć, a wśród orków popularne jest powiedzenie, że tylko samobójca odważy się zaatakować ich siedzibę. No, czyli my. Zwierzyna jest blisko. Okej, okay, żeby zdobyć w ogóle ten kamień, to już trzeba się widzę wykazać. No halo, nie ma mamy, no. Co mnie czeka? Dobra, miszka najpierw. Przejmujemy kamień, chyba że już mamy przejęty. Wędruję samotnie. Na wszelki wypadek, jakbyśmy mieli umrzeć. Zbiegają się. A, to taka kryjówka wątpliwa, ale już. Nie martw się. Dobrze. Aha, nawet nam pokazali, ile mamy dokładnie wybić jeszcze tylko co zwierzę. Jest licznik górny w prawym rogu. Będę. Dobra, zwój many, to się zdecydowanie przyda teraz. Zwierzyna jest blisko. Dobijamy, dobijamy. Pierwszy niechrony. O, dobra kryjówka, dobra. Dobra, najpierw domki, potem przeciwników. Znalazłem trochę. No i właśnie, mamy. Ale tam sera to nam się teraz nie przyda zupełnie. Prowadzi mnie instynkt. Przydadzą. Zaraz będzie 7500. Teraz to jest, wiecie, ten moment, kiedy oszczędzaliście na coś długo, teraz możecie to kupić. W sumie to nie wiecie, czy to chcecie, aby na pewno kupić. To tak mniej więcej mam teraz z tym hełmem męstwa.
Nie wiadomo teraz, co się o niego skusić. Saterowie? Przecież tu mieli być inni. O, księżycowa studnia. Tu coś będzie za grzybem? Zwierzyna. Wygląda jakby coś miało być. Wytropię. Te monety, dobra. Będzie. Aha, no to faktycznie, zaraz nas uwie... No, mi się to już zdecydowanie nie podoba. Oj, zdecydowanie. Dobra. Zwój przeklętego legionu. Zwierzyna jest blisko. Nie lubię, jak mnie otaczają tutaj przeciwnicy. Co mnie czeka? Jak podstępny czoter. Wytropię. O nie. Prowadzi mnie instynkt. Nie martw się. Bądź szczęśliwy. Co to robi? Ożywia znajdujące się w pobliżu zwłoki, a walczyły po twojej stronie. No i to jest bardzo jedno. Zjemy na tę bitwę. Wygłoszę ich. Wędruję. Co? To stary jakiś drzewiec? Co to się dzieje? Wytropię ich. No dobra, z soterami walczymy nagle. Ja nie mogę, nie wiem, nie, okej. Okay. Moje jednostki nie mają jakichś specjalnych umiejętności. Zwierzyna jest blisko. Kula jadu. Nie martw się, bądź co mnie czeka? Słodko. Dobra, podładujmy bateryjki. Co teraz? Tutaj za bardzo nic nie ma. Co mnie czeka? Łowy rozpoczęte. No zapewne to nic nie będzie, ale i tak sprawdzimy, no właśnie. Klasycznie. Prowadzi mnie instynkt. Taka mała w ogóle ta minimapa. Uwolnij mą siłę. Może z czasem jak robili te misje, to już potem mi się mniej chciało. Zrobili teraz tak mniejsze trochę. Tutaj po tak tutaj przejeżdżamy przeciwnika. Zwierzyna jest blisko. No problem. Zdają się czcić jakieś świńskie bóstwo. To świńskie. Świnie czczą świnie. Uwolnij mą siłę. Nasze ścieżki zbiegają. Prowadzi mnie na lato. No dobra, i tak dalej są dość słabi w przeciwnicy. No ale wyjaśniamy dalej. Znaki leczenia, to by nam się mega przydało. Kula jadu. Nie no, bo te szybkości no, są na serio mało potrzebne. Ale te znaki leczenia trzeba by na pewno. No dobra, co może mnie i są. Czeka? Prowadzi mnie. Może. Tak. O, to nie byli. To nie był boss finałowy, że tak powiem. O, ale tutaj mamy jakieś przejście. Nietypowe. A, właśnie. Gość próbował się ukryć między drzewami. Ale go dojechały potworki. Prowadzi mnie instynkt. Aha, no tak, dalej musimy to wybić, jeszcze 32, no to dość sporo. Prowadzi mnie. To by się nie namnażały i nie nękały naszych. No i sprawnie przechodzimy do kolejnych miejsc, niszczymy wszystko. Już jest plan zrobiony. Ajajaj, tutaj tylko zepsułem. Ale ma dużo many, ja nie wiem, skąd za tej many ładuje. O, miśka. O, ale teraz będziemy niedźwiedzia mieli. Dawaj, zobaczmy. Transformers. Ale nie ma kolejnych czarów. Ty, ale czemu ma aurę? Aha, to aurę coś daje. Wędruję samotnie. Dobrze, dobrze. Obrażenie się zwiększyło. No głównie chodzi o punkty życia, nie? Wiadomo. Znalazłem trop. Wypłoszę ich. Dobra, nic specjalnego tutaj nie widzę. Ej, ale my mamy zabić jeszcze 23 przeciwników, a to tak, nie wiem, czy to się wykalkuluje. Trudne odrodzenie. Aha, możemy sobie, o wow. Ej, on żyje. On ma, o wow. Rzut głazem. Co mnie czeka? Dobry wariat. Oprócz tego uleczymy sobie chwilkę. Co mnie czeka? Wędruję samotnie. Prowadzi mnie instynkt. I teraz tutaj. Rozpoczęte. No to coś jest. Mana, no to dlatego. Wyrzućmy najbardziej wartościowy przedmiot, jaki mamy. Nasze ścieżki zbiegają.
Wypłoszę ich. Nie, dobra, chyba jednak starczy z tymi potworami, z tego co widzę. Tam jeszcze coś jest w górnym prawym rogu, ale to za chwilę. Wypłoszę ich. No i level. Łowy rozpoczęte. Nie, no, najbardziej mi się podoba z tego wszystkiego, że ja mogę wbijać tyle level ile chcę podczas jednej misji. No ale w sumie dziwota, jak mi sobie jest taki długo. Wypłoszę ich. No, szpony tu są. No nie, no. Ja już nie wiem, nie wiem, nie wiem, serio, co ja tu mam robić. Wytropię. Ej, co da jeszcze zwinność temu bohaterowi? Obrażenie 1, pancerz... O, 1, 4, 3 punkty... I szybkość ataku. No nic, trudno. Taki wybór padł, a nie inny. Co, jeszcze coś tu dalej jest? Okej, to jest mega ciekawe, co tam dalej. Gdzie on znajduje? Skała ożywiania, no to widzę, jakiegoś bossa tam spotkamy, albo coś znalazłem podobnego. Dobra, ale najpierw... Wierzyna. Ej, bo mi się tutaj blisko. Pewnie tak, mi zaraz znikną te jednostki, które mam przywołane, więc tutaj najpierw na górę pójdziemy. Dawaj, miśka. Co mnie czeka? No już jest jakiś kozak, jeszcze większego, dawajcie. Jest blisko. Dobra, rzucimy głazem tego. Wytropię. Tego, młotem. Ciach, i wąż. Wypłoszę. A to tak łatwo w miarę. Tu grzybki, nic innego nie ma. Nie na pierwszej regeneracji. Nie, chyba nie. O, już wyczyściliśmy. Ale właśnie, i tak zajrzymy sobie tutaj dalej z ciekawości. Wytropię. O, tak po prostu dostałem dla bohatera nową rzecz. No to bajka. Obydwoma bohaterami dostałem. Prowadzi mnie Instynkt. Okej. Dobra, nurkujemy dalej. Akt pierwszy, Groźnej Ziemie. A nie, tu jest wyjście. To jest wyjście do naszej misji. Tylko w innym miejscu. Wierzyna jest blisko. O panie. Uwolnij. O panie, co tu się dzieje? Mogę teraz włączyć teleskop i przyjrzeć się okolicy. Świetny teleskop. Do diabła. Wygląda mi to na przygotowania do inwazji. Jest ich zbyt wielu, żebym mógł sobie sam poradzić. Nie lękaj się. Dam radę. Wypłoszę wróć ich. Do trala? Aha, to ma już, tak? Ścieżki, zbiegają. Ej, ale normalnie na piechotę sobie mogę. A, no. No, chyba mogę normalnie na piechotę wrócić. Ale to... Ta ścieżka nam się odblokowała, czy mi się wydaje? Ej, dobra, to ciśniemy do trala, skoro on musi wiedzieć. Się. Musi wiedzieć. Nie ma innej opcji. Aczkolwiek... Nie, dobra, to jest jedyne zadanie nasze. Tylko właśnie tutaj też, nie wiem, trzeba pójść prędzej czy później. Tutaj też w ogóle coś będzie. Ej, na serio, mega długa misja. Dobra, to my teraz dojdziemy do trala, dowiemy się co dalej. I pewne utnę ten odcinek w tym miejscu, bo to już lekka przesada. To prawie półtorej godziny się jeden odcinek robi, tak trochę za dużo, więc... Myślę, że to będzie dobry plan. Dobra, tak będzie. No, myślę, że tak to zrobię. Dobra. Follow Indie Starcraft, wiadomo, polecam się, wracamy tutaj, ścieżka zdrowia, wszystko się regeneruje. Można by, nie wiem, rozkazać tym postaciom stać w jakimś jednym miejscu, żeby się cały czas przeciwnicy odrodzali, zrobił sobie 10, 50 level i wrócić do gry dopiero. Ale my tak nie robimy, my jesteśmy prawdziwymi graczami. Zanim odszedł, mówił coś o obserwowaniu jaszczurów z gór grzmotu. Jeśli się pośpieszysz, to może zdołasz go dobrać. Nie, my do ciebie chcemy. My ciebie chcemy. Go. No, speak to me. Dokładnie. Czy jesteś pewien, że właśnie to widziałeś? Nie mam wizji jak ty. Trudno mi uwierzyć, że Jaina wysłała swe wojska w pobliże naszych granic. To nie wróży niczego dobrego. Oho, zła kobieta. Nie mogę nikomu pozwolić na zagrożenie bezpieczeństwu mojego narodu. Słyszałem o ludzkich okrętach, wodzu. Co rozkażesz? Macie obaj wrócić na posterunek i uważnie obserwować tych ludzi. Nie możemy pozwolić, aby sytuacja wymknęła się nam spod kontroli. A jeśli okażą wrogość? Zjeść ich. Wolałbym, aby nic im się nie stało. Oj, tralu. Jeśli jednak was zaatakują... Ty pokojowa bestio. To... Możecie ich oczywiście pozabijać. Tylko nie to. Tamci cały czas dłubią kilofami tutaj, nie? No dobrze, mam nadzieję, że wam się misja podobała. Follow Indie Starcraft. No zaraz będziemy cisnąć oczywiście siłą rzeczy dalsze zadania, ale tutaj już no troszeczkę się zeszło. Także do następnego razu polecam suba, lajka, followa i tak dalej. No i do następnego razu. Cześć.